Cześć, witajcie w grze na moim kanale. Jest to gra Chroma Gun. Gra nie jest taka nowa, ale stwierdziłem, że mam ochotę zagrać w jakąś taką logiczną gierkę. Nie wiem, to chyba nie będzie seria, tylko taki jednorazowy wybryk, jednorazowa giereczka. Welcome to the Chromatech. Jezus, czemu tak wszystko się rozmywa? Czy da się wyłączyć jakiś motion blur? Dobrze, ja nie chcę. Image effects niech będzie i... O, jest, lepiej. Ale pani jest brzydka. Ktoś to pani już mówił? Proszę spojrzeć na swoją pajdę. Ja chcę grać. Ogólnie ta gierka jest... Podobna. Jest zrobiona może w stylu Portala. Zobaczcie, no te ściany, wszystko tak to wygląda fajnie. Ziomki, przestań gadać. Error. Unable to play file. Chromatech promo. No to... To niezłe, ja chcę, to jest okej. Dobra. Chciałem tu gdzieś coś zrobić po prostu. Proszę pani, proszę pokazać. O, już tam niby jakiś kodzik widzę, pisze. Co to jest? Void. O, tu jakiś język jest. Using. To jest C#, jakby ktoś był ciekawy. To jest C#. Using C#? Tak, using to jest C#. Dobra, lecimy. Gra jest grą logiczną. Logiczno-zręcznościową nawet. Gdzie opiera się wszystko na kolorach. Bo chroma to oznacza w pewien sposób kolor. Albo jakieś kolorystyka. O! Loading. Super! Przeszliśmy pierwszy etap. I zobaczcie, takie futurystyczne efekty jak jest w Portalu. Także naprawdę no, można zobaczyć, że gra jest na Portala. Sensational! Dobra, czyli tą rzeczą malujemy sobie, o, pomalujemy swój świat na czerwono. I takie kulki, jak widzimy, odblokowywują nam rzeczy. To jesteśmy dobrzy w tę grę. A, dobra, ja myślałem, że to... Czy ja mogę pomalować kamerę? Zabiję kamerę farbem. Okej, okay. A, bo trzeba odsunąć od drzwi. Pani piłeczko, proszę lecieć. Zobacz jak przyciąga, to jest kurde kolorowy magnetyzm. Co to jest? A, to jest nic w sumie. Pokonaliśmy pierwszy poziom, strasznie skomplikowany. Ja nie wiem jak to zrobiłem, naprawdę. Triggers, aha, czyli coś tu co triggeruje. Ostatni fajde. Chyba sobie... Nie, dobra. I czekajcie, czy on będzie... Tak, on jest w równowadze. Czy ja mogę zabrać na przykład... Nie, mogę tylko malować na razie na żółto, no dobra. Proszę mnie lecieć tam. Ej, ojojo, a dobra. On sobie teraz pójdzie i zostanie mniej więcej w równowadze, równo w połowie od tych rzeczy. Bardzo fajna rzecz. Okej, okay, lecimy dalej. No, jak ja lubię takie rzeczy. Lubię ekrany ładowania. Dobra, proszę mi... Okej. Okay. No i co to jest? Dobra, super. Co oni w ogóle gadają w tej... I to był skomplikowany poziom? Naprawdę? Ja chyba jestem jakimś geniuszem w przechodzeniu takich poziomów. Proszę mi przejść tutaj. No panie, proszę mi tam iść. Bardzo ładnie. O kurwesku. Ja podejrzewam, że... Ha, proszę mi to wypierdać. Zobaczcie jak ładnie to zrobiłem. Okej, no to akurat było easy. Na razie te poziomy nie są proste, nie są trudne, są takim wprowadzeniem do chyba właściwej rozgrywki. Sensational. Okej, czyli mogę na przykład tego użyć. Okej, super. Bardzo mnie to cieszy. Jezus, przestań sensational. Okej, super, dzięki za to, że jesteś... Okej, czyli teraz... That makes me more intelligent. Okej, teraz zrobimy taką manianę, że tak, kładziemy tu farbę i tutaj. Bez sensu. A, czyli to wystarczyło, no spoko, dobra. Czyli tak nie kładziemy, jak ja mówiłem wcześniej. I wystarczy teraz... Przejdziemy sobie to. No to było easy. No zobaczcie, to jest taki portal dla ubogich.
Chroma Gun. A całkiem ładna stylistyka. Okej. Okay. No i proszę bardzo. Porobione. Okej, try it out now. The funk soul brother. Taka piosenka kiedyś była chyba. Kamero, proszę mnie nie obserwować. I ciekawe, czy w tej grze tort również się okaże kłamstwem. Dobra, musimy na środku ekranu to zrobić, także myślę, że tutaj będzie idealny. A, proszę bardzo. Matematyka! Fuck yeah! W zasadzie nawet wystarczyłoby chyba tylko dwie ściany pomalować, ale to już trudno. Woo! Pięknie. Nie, to usunąć. No, coś tam. O jej, to jest chyba taki brzydki. Taki, który bije. Dobra, czyli. Okej, uwaga, czy on. Co wygra? Jakieś głupie przyciąganie, czy ja? No, oczywiście, że głupie przyciąganie. Jest, czyli to był taki tutorial, chyba przeszliśmy. Teraz czas na prawdziwą zabawę. A, czyli możemy sobie. Ała, to bije. Czyli możemy teraz sobie na przykład mieszać kolory. Jezu, chciałbym wyłączyć tego jego mościa. A, patrzcie, jakie to było sprytne. Nie można było. A nie, i tak było przecież zamknięte, no nieważne. To nie działa, to się zepsuło i nie słychać. Ale tam coś pewnie można zrobić z tym, ciekawego. Bo tu widać jakby takie, wiecie, kolejny taki jakby portal, że o ho ho ho, mamy złe wiadomości. O, to jest popsute. Na razie to jest bardzo proste. No tu nie ma nic skomplikowanego, naprawdę. O, super, slalomik. Co to jest? Nie wiem, co to jest. I am very intelligent. O, mam teraz 3 kolory, super. To continue the test. Dobra. Supi! Okej, okay, mam trójkolorową, teraz powinno być ciekawiej. Czyli jeden, okej, okay, lecimy tak. Pięknie, aż kita mięknie. 3, czerwony. Bierzemy to! I to będzie być żółty. Ha, zgadłem. Skąd ja to wiedziałem? Bo to trening jest. I nie jestem łosiem, o dziwo. Nie no, jestem. Tutaj widzę, że to jest subtraktywna metoda, czyli to jest RGB. To ma sens. Bo wszystko razem daje czarny. Czekajcie. 1, 2, 3. No, to jest tak. Okej, okay, potrzebujemy tu zrobić ten i ten. Pięknie. Zresztą to jest pokazane, co trzeba było zrobić. Aha, w tym sensie. Dobra, to i to. Te ściany pomalujemy. Pięknie. It was so hard. I ty musimy zrobić tak, żeby to przyciągało jednocześnie. O nie! A, to spieprzyłem. No to taka ładna impreza. Czy ja mogę to na przykład usunąć? Chyba nie mogę, ale przypiks. No, czyli moja mądrość chyba się nie spisała zbytnio. Ale mogę to pomieszać. Na przykład dać tutaj zielony. No i przecież to chodziło od razu, Boże Święty. Okej, okay, tu on trzyma się kurczowo tego, ale musi trzymać się kurczowo tamtego. Czyli pod dwójką mamy. Chodź, bij mnie. A, i teraz chcę uciekać, gdzie chcesz. Tak, tu są kulki. Znaczy, muszę tu na przykład tu coś takiego zrobić bardzo pięknie i tutaj muszę go pomalować na 1 i 3. Dobra, jest pięknie. Odblokowaliśmy przejście. A tutaj. Nie wiem, co to kompletnie miało znaczyć, ale grunt, że przeszliśmy to. Nie było takie super skomplikowane. Czerwony rydz. Czerwony rydz. Muszę ci zaczerwienić niestety. Dobra. Podwójna czerwoność. Proszę. No chodź. No, a już mi nie uciekniesz. Tu chyba nie przejdę. No, ale mam otwarte za to tutaj, tę stronę. One są automatycznie złe. I
tu na szczęście nie mogę przejść. Ale mogę przez to strzelać? Mogę, dobra. Czy róbmy tak, niebieski lecisz tutaj, zielony lecisz tutaj, fioletowy, czyli ten i ten, i żółty i... A, proszę bardzo. Easy! Fajnie, że tutaj nie mogę zginąć. A tu czarne rzeczy są. I co? No nie lecisz do czarnego? O ty! Przebrzydły ty... Czemu ty do czarnego nie lecisz? Uciekam sobie stąd. Czerwony, okej, on to otwiera. Ej, czekaj, ja się cofam. O nie, no leć do czarnego! Taki ładny byłeś. No co ja tam zrobić? O nie! It is evil! Okej, tu byłem. Tu się to nie otwiera. No ty zły ludziu. Czyli to niepotrzebnie zrobiłem. No i co ja to mam zrobić? No chodź tu się, o. Kurde, i co? Kompletnie mam pojęcia. Coś w ogóle na was działa? Ej, no nic na nich nie działa. Dobra, chodźcie, chodźcie tu. I tu. No nie, no stańcie na ty. No wy brzydcy ludzie. No stańcie, chyba że zrobię coś innego. Dobra, zrób... Nie, tego nie mogę ruszać. Ale mogę coś innego zrobić, dobra, patrzcie na to, to będzie pomysł. Stulecia, chodź, 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 chodź. Potrzebuję czerwonego i to w równowadze między tymi dwoma, czyli tak. Tu dwa od tego i dwa... Czekaj, raz, dwa, tu. Tak, to jest to! Ale wy się... uciekajcie stąd! Gdzieś za stroną wy tu jesteście, ja was nie powinienem ruszać. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zaraz coś tu wykombinujemy. Tak, 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 pięknie, 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 pięknie. O nie! Nie tak to miało wyglądać. Chodźcie, chodźcie, dobra. Ja to ogarnę. W sumie tu ich mogę zamknąć. Okej, okay, niebieski. Nie, no nie, tu ich nie zamknę. Nie mam tam strzałów. Dobra. O, ale tu teraz zrobię im siekę. Okej, okay, pięknie. Dobra, świetnie. Niebieski, czyli tak robimy. Ha, i co? Teraz nas nie dogonia. Tak. I czerwony, tak. Gdzieś jeszcze? A, i tu, niebieski. Czyli ja na przykład mogę tu powtórzyć level. Tak, mogę, bo to jest cały level. Okej. Okay. Czyli powinienem między innymi tak. To odblokować. Pięknie. I teraz tak, żeby to przesunęło się o jeden w lewo, musimy dać tutaj. Tutaj? Nie, wystarczy dać tutaj. O, pięknie, dobra. I to działa, it's working. O Boże! Co ty tu robisz? Nie tak to miało wyglądać. Raichu, przyzywam cię. Dobra, chodź, chodź, Raichu. Chodź, zrobisz mi dobrze tutaj. Tak, pięknie, pięknie. Ja, ride like this. Ride like fucking this. Oh no, it's a problem. Very big, very problem. Dobra, rośniesz sobie. Exit! W końcu wyjście! Magiczna ucieczka kolorystyczna! Tak, to powinno być zrobione w każdym calu. Tu jest to dobre chyba, to co nie krzywdzi. Tego nie możemy zmieniać, ale możemy wpłynąć na przykład na... Nie, tu się zawinie w winklu, to niedobrze. Tu nie jest, co to znaczy. Ale tu musi dojść. To jest dziwne. Okej, okej, okay, czyli to musi dojść tutaj. Ale co, jak to mam ci zrobić? Aha, bo to przyciągnie cię. O, bardzo ładnie. Tak nakieruję, ty to sobie pójdziesz tutaj i tu pójdziesz. Pani już podziękujemy. Bardzo pięknie. Pani pomarańczówko. Pani pomarańczówka.
Pani pomarańczówka. Pójdziesz tędy. Oj, to cię przechwyci. I pani pomarańczówka ma dojść tutaj. Czyli... Zapraszamy tutaj. O, pięknie, bardzo pięknie. Idziesz sobie tutaj. Dzień dobry, dziękuję pani pomarańczowo. To już zaczyna robić trudne. O nie, to jest to bijące. Taka piosenkarka, bijące. I to musi lecieć tutaj, no dobra, czyli kolorujemy wszystko. O nie, czemu to jest zielone? Ja to, na to mogę wpływać, no dobra, chociaż tyle. Okej, okay, welcome to the dead island, motherfucker. Jak to ma być zielone, to ja to w sumie to zrobię na zielone. O nie, to jest błąd. Dobra, trudno. To mi zacznie atakować. No właśnie, tego się obawiałem, kurde. Bo czarny to już nie zadziała, nie? Nie! Zabij mnie, dobra. I need to restart this fucking level. Because I dump shit. Ciemła. Robimy to od nowa. Pikendo. I ty powinieneś być złą, na zielono. Wszystko na zielone. O, to powinno być tak. Tak. I tak, dobra. Tak to leciało. Teraz tak. Żebym tu się nie pomylił, dobra? Dobra. Idziemy tu. I tu. W zasadzie tu niepotrzebnie, no ale trudno. Ej, the fuck? Come on, come with me. No siema. Ja mam fiolecik. I to ja byłem przy końcówce i zwaliłem. No. Jak widzicie, każdy może zaliczyć. No to było głupie, ale lecimy dalej. Z kolejnym levelem, który symbolizuje kolory. Kolory tęczy. Dobra, lecimy tędy. Co tu mamy? Mamy kamerę, która się obróciła. Piękna kamera. Lubię takie kamery. Mamy niebieską sferę, która potrzebuje dojść tutaj. Tu cię pociąga. Dobra, super. Tu cię pociąga. Jeszcze lepiej. Tu cię pociąga. Najlepiej. I do wszystkiego, magiczny pociąganko. Przegryw. Elo, i teraz jesteś na środeczku. Pani Rzutku, tu są rury. Widzi pani te rury? One też mają kolory, więc proszę się być wyrozumiałym. Najpierw zobaczę, gdzie ja muszę to doprowadzić. Do końca. O Boże, czemu to jest takie kręte? Muszę do tu. No dobra, no to lecimy z tematem. Okej, ciągnie. Okej, zielone. Wszystko na zielone. Okej. Nie, no to było akurat, no to jest proste, na razie. Ha, czy to raz będzie proste? Trzy. Pomarańcz. No dobra, no ale coś, to jest za łatwe. Póki co. Ale dobra, tu mamy tak, tu mamy jedną rzecz, która nam otwiera co? Te drzwi. No dobra, to jest jakiś plan. A trzeba być ostrożnym. No chyba właśnie spieprzyłem tę ostrożność. Nie. Okej. Okay. Mamy na czarno wszystko. Wszystko na czarno. I teraz tak, tutaj zielonym, czyli niebieski i ten, właśnie dokładnie ten kolor. I tak, znowu, ty sobie lecisz tutaj. No, to nawet tak prościej jest. Okej. Okay. Tania przejścia. Nie powiem, że to... To koniec tu jest? No proszę was. Taka fajna gra dla, wiecie, małych dzieci, żeby się mogły uczyć kolorów, mieszania kolorów, trzech kolorów. No więc tak. Trzeba to przemyśleć. Dobra, czekajcie, mamy tak. Mamy tu niebieski, z niebieskiego możemy zrobić zielony. Mamy czerwony, z niego możemy zrobić fioletowy i ten. Okej, czy to niebieski, czy na przykład tu sobie damy żółty. To będzie dobry plan, da. Tu żółty, to żółte. Podwójny czerwony. I ciebie dam nagle na niebiesko! Bang, motherfucker! Tak kończą frajerzy.
Chodź, dasz radę. I tu czerwony. To było proste, dobra. No complicated things, naprawdę. Trust me. Trust me! I to koniec! No, trzeba było chwilę pomyśleć, a na szczęście myślenie nie jest ma najmocniejszą stroną. Okej, spójrzmy na to z tej strony. Mamy znowu te dziwne kolory, które są już mieszanką, czyli jak je zrobimy na jakikolwiek inny kolor, to one będą czarne. A więc tak, musimy jakoś to przemyśleć. Znowu w ten sam sposób, tylko że to nie może się za bardzo ruszać. Za to można zrobić to oszukując grę w ten deseń. W zasadzie... Ej, chodź czerwonko. Nie, czerwonko! W zasadzie możesz być żółcionką. Ej! O, chodź tu. Czyli cię też mogę dodać na żółto. I na niebiesko. I patrzcie, nie użyłem wszystkich kulek nawet. He! Twórcy się tego nie spodziewali na pewno. Ale no, trzeba wykorzystywać wszelkie możliwe sposoby. No czerwony, no to jest akurat prościutkie. Czekaj, żółty. He, dobre pytanie, w którą stronę powinieneś iść teraz. Tego, okej, to prowadzi dotąd, to tylko bez sensu jest o to otwierać. Okej, to musimy na czerwono pomalować, czyli jedziemy na żółto tutaj. Znaczy, przez to nie przebrniemy. Okej, znowu mamy żółty. I tu niebieską część. Ty otwierasz te drzwi, które są tymi drzwiami, to niedobrze. Żółty, no ty nic nie zrobisz, żółtko. O, ona cię przyciągnęła sama do siebie, dobra. O nie. O nie, to będzie ciężkie. Jak ja to mam zrobić teraz? Czekajcie, to nie może być tak być. Bo on to musi... Nie! O, dobra, to jest dobry plan. Chodź tu. Chodź tu, bijaku. Bijaku! O ty, bijaku! Dobra, robimy taki myk. Co ja zrobiłem w ogóle? Żółte, na przykład, i czerwone. Jeden czerwień, lecisz tutaj, no musisz to niestety otworzyć. Chodź tu, no chodź, wejdź. Patrz, tam lecisz, dobra. Ten ogarnięty. Teraz your turn. Your turn, kurde, to będzie ciężkie. Hardkorowe rzeczy. Zrobimy to tak, że ja chcę zrobić. Ty otwierasz nam to. Ty będziesz na przykład, nie wiem... Zielony. Wszystko na zielone. O nie, dobra, otwieramy to. Jest, siema zielonka. Mister Zielonka, chodź tu. Otwieraj nam to. Otwieraj to! Chodź, niebiesko oka. Piękności. Otwieramy to. I tak, tu by się przydało zrobić teraz taki. A tu zamalować to w pizdu. Okej, okay, tu zielony. I come on, tu papa. O nie, co ja na zielono pomalowałem? To jest pytanie. No, ty, to chodź tu, co tam kłamiesz? Co tam kłamiesz? Chodź tu. Pięknie. Przemyślane perfekcyjnie to było. Okej, okay, colors equals fun. Wiecie co, myślę, że to by było na tyle. Jeśli chcecie więcej tej gry, w sumie fajnie się w to gra. Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem, pa!